Państwa, mieszkańcy Sołectwa Frydek na dzień 31 grudnia 2014 ogółem mieszkańców 1149 uprawnionych do głosowania 873 osoby. Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym dysponowała budżetem w wysokości 6000 zł. Budżet został podzielony w działy, rozdziały zgodnie z wcześniejszym jego zaplanowaniem. Plan 6000, wykonanie 5765 zł i 21 groszy. Wykonanie procentowe to jest 96,09%. Nie wykonano kwoty 234,79 zł. Niewykonana kwota wynika z braku zaangażowania. Budżetu zostało zapłacone i zakupione rozmowy telefoniczne, paliwo i części do kosy i posiadki. Przewóz odpadów sołectwa, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie, festyn rodzinny, spotkanie z Mikołajem. Materiały biurowe, materiały przemysłowe do utrzymania czystości biura sołectwa. Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym spotykała się 3 razy na spotkaniach protokołowanych i 3 nieprotokołowanych. Zajmowała się następującymi sprawami: wykonaniem budżetu inwestycji na terenie sołectwa, przygotowaniem uroczystości festynu rodzinnego i spotkania z Mikołajem, zaplanowaniem budżetu na 2015 rok, przygotowaniem zebrań wiejskich. Członkowie Rady brali udział w różnych uroczystościach, zajmowali się przytrzymaniem czystości w sołectwie, to jest koszenie traw, placu zabaw i innych miejsc publicznych, prace wykonywali nieodpłatnie. Czuwaj Elgiriusz, Mandla Janusz i Grabowski Andrzej. Nieprotokołowane spotkania polegały na podziale prac i obowiązków przy organizowanych uroczystościach i pracach związanych z nimi. Wykonane inwestycje w sołectwie w 2014 roku. Remonty cząstkowe dróg gminnych, modernizacja ogrodzenia boiska sportowego, budowa punktu oświetleniowego przy ulicy Potokowej, remont kapitalny ulicy Potokowej częściowy, bo nie jest cało remont. Inwestycje na drogach powiatowych, remonty cząstkowe na drogach powiatowych, budowa chodnika przy ulicy Miodowej, inwestycji wspólnych na terenie sołectwa nie wykonano żadnych. W okresie sprawozdawczym zajmowałem się wszelkimi sprawami dotyczącymi mieszkańców sołectwa. Składam podziękowanie za współpracę przewodniczącemu Rady Gminy, wójtowi gminy, pracownikom urzędu, bankowi spółdzielczemu, starostwu powiatowemu, zarządowi PZD w Szczynie, radnym powiatowym, Radzie Sołeckiej w Rybku, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Dyrekcji Nauczycielom Szkoły i Przedszkola, Zarządowi LKS i KGW i Spółki Wodnej, Straży Pożarnej w Gilowicach, radnemu Mariuszowi Wojtala, Radzie Sołeckiej i Sołtysowi Gilowic oraz wszystkim mieszkańcom za współpracę i pomoc w pełnieniu funkcji Sołtysa. Dziękuję bardzo. Również zyskałem poprzek 50%. Wszystko dla mnie głosu, na moją osobę. Postaram się Państwa zaufania nie zamieść. Liczę, że go nie lubię, jak było ostatnio, teraz właśnie było gorzej. Trzy razy mówił taki wspaniały gmin, za który dziękuję. Postaram się zrobić wszystko, żeby Państwa przekonać do siebie, a nie zrazić. Jeszcze raz za to dziękuję. Przewodniczący, co jest do przekazania? Takie rzeczy, które się powiedzieć w związku z tym roboty w 2014 roku, gmina robota, remont ulicy Potokowej, proszę Państwa, to kosztowało 282 tysiące złotych i całkowicie było z budżetu gminy, nie żadne środki zewnętrzne. Rok temu robiliśmy ulicę Nową Wieś, to było za środki powodziowe, które dyskutowaliśmy. Kolejna sprawa, tutaj już sprawdzony o tym powietrze, które to tak mówił, to jest to samo z funduszu sołeckiego, czyli dobudowa punktu świetnego, montaż przystanku, modernizacja placu zabaw. Te roboty były pomniejsze, ale w ramach to, co było zaplanowane, zostało zrealizowane. Jeżeli chodzi o rok 2015, to Państwa, planujemy dwa zadania. Pierwsze to jest w ramach funduszu sołeckiego to, co się uchwalili, czyli doposażenie placu zabaw w Sołeckiej Frydek. I druga rzecz to jest modernizacja wojska, czyli kolejny etap poprawy tego, co tutaj macie w dyspozycji. Najważniejsze zadanie jest realizacja programu ograniczenia niskiej emisji poprzez montaż solarów. Zdobyliśmy od Państwa oferty na czas złożenia, do kiedy zbraliśmy te oferty, jest około 250 domów zakwalifikowanych środków na ten cel około 0,5 miliona złotych. Uważam, że jesteśmy w stanie ten projekt zrealizować w samej gminie. W związku z tym wnioski, konkretnie umowy podpisywane będą w trzecim, ewentualnie czwartym kwartale, zaraz wtedy będzie konkurs. I chcielibyśmy jeszcze w tym roku przystąpić do montażu tej instalacji.
do Państwa podaliście na ankietach adresy, telefony, dalej skontaktuje się operator, który będzie w naszym imieniu prowadził działania związane z obmiarem, dokumentacją, czy też przygotowaniem szczegółowych rozwiązań związanych z zakupem, montażem itd. Najważniejszy na to będzie polegał na tym, że 85% wartości inwestycji płaci Unia Europejska, 14% płaci 1% płaci Urząd Gminy, plus oczywiście cała obsługa administracyjna, dokumentacje, przygotowanie spraw związanych z programem gospodarki niskoemisyjnej. To wszystko musimy wykonać jako z naszej strony, jak również wyłonić operatora, który będzie w naszym imieniu tutaj z Państwem się kontaktował i to wszystko organizował. Instalacja według warunków wstępnych przez 5 lat będzie własnością gminy. W związku z tym takie szczegóły kolejne, które będą do przekazania, będę Państwu przekazywał, czy to bezpośrednio, czy też przez operatora. Tyle, jeżeli chodzi o roboty realizowane w roku 2014-2015. Kolejna rzecz ważna i to ważna przez kolejne 3 lata. Jak Państwo wiecie, mieliśmy problemy z wykonawcą, a konkretnie odbiorcą odpadów komunalnych, czyli tym osobą, która wywozi śmieci. Firma, która do tej pory to realizowała, do końca roku 2014, w przetargu podniosła stawkę o 68%. Co by to oznaczało dla mieszkańców, gdybyśmy ich wybrali? To, że płacilibyśmy wszyscy 11% od osoby. Firmę, którą wybraliśmy, gwarantuje nam zapewnienie kwoty na poziomie 8 zł, czyli tyle płaciliśmy do tej pory, będziemy płacili dalej. Jak wiecie, firma Sita się odwołała do Krajowej Izby Odwoławczej. Za pierwszym razem przyjęto ich protest i kazano nam powtórzyć czynności związane z wyborem, ale nie powtórzyć przetargu. Wykonaliśmy te czynności, znowu wybraliśmy tą samą firmę. To jest firma Zakład Usług Komunalnych. Oni się drugi raz odwołali, oczywiście firma Sita, i ostatecznie wygraliśmy sprawę, dlatego że ich protest został odrzucony jako bezzasadny, a głównym argumentem, który podnosili, to jest to, że firma Sita jako jedyna z 5 startujących ma PSZOK. Czy tutaj punkt sekretarz zbrojnych panów komunalnych w Miedźnej, w Eskarze. Mają miejsce urządzone i co najważniejsze mają decyzję pana starosty na funkcjonowanie tego PSZOK. Takie formalności załatwia się 9 miesięcy, 8 do 9 miesięcy, tyle oni załatwiają na startowanie. Myśmy w wymogach powiedzieli, że ma być tylko na czas podpisania umowy dokument, z którego wynika, że mają prawo do korzystania z miejsca, mają umowę dzierżawę albo inną własność, albo własność w sensie nabyli coś, albo w inny sposób pozyskali. Wszystkie inne rzeczy załatwia się później. Takie same warunki były postawione w firmie Sita 1,5 roku temu. Ich filozofia była taka, że Sita ma jako jedyna, nie trzeba ich wybrać. Myśmy się z tym nie zgodzili, na szczęście Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła nasz pogląd. I w związku z tym 1 kwietnia podpiszę umowę z firmą Zakładu Usług Komunalnych na kolejne 3 lata, czyli od 1 kwietnia liczone na kolejne 3 lata, czyli a teraz przez te pierwsze 3 miesiące robiliśmy na podstawie zlecenia także z wolnej ręki i też mieliśmy się w kwocie 8 zł, w związku z tym nie trzeba niczego podnosić. Co jest ważne przede wszystkim? Dotyczy to mieszkańców sołectwa. Nie licznie palą gazem, ale przytłaczająca większość mieszkańców pali węgiel. W związku z tym, że koszt odbioru odpadów komunalnych na wysypisku śmieci, a tak naprawdę jesteśmy skazani na wysypisko w firmie Master w Tychach, z 200 złotych wzrósł na 390. W związku z tym firma wystąpi z taką propozycją, łącznie z tym, że da dodatkowe kosze, żeby popiół sypać osobom. Dlatego, że śmieci zmieszane, te, które daje się na wysypisko, kosztują 390 zł od tony. A popiół będzie kosztował 70-80 zł od tony też netto. W związku z tym, jeżeli firma da kosze, będzie taka prośba, będzie kosze na koszty firmy, nie prośba, żeby po prostu sypać do osób. Jako, że komisja ma coś do rozdania, to ja na chwilę przerwę, a potem zobaczymy. Dalej utrzymane są identyczne warunki, to znaczy mamy bez limitu, segregujemy z jednym wyjątkiem, że biodegradalne trasy firmy jazdy będą miały koszt. Nie trzeba osobnego worka, bo to szczególnie w lecie było uczciwe. Druga sprawa, segregacja na papier, szkło, no i perty, plastiki i tak dalej. Kolejna sprawa, dopóki nie ma PSZOK-u, tego punktu selektywnej zbiórki odpadów miedzi czy gdziekolwiek, firma wyznaczone w nim jeździ i odbiera. Kolejna sprawa, jak podpiszę umowę 1 kwietnia,
to dwa razy w roku będzie ta wystawka, która była do tej pory. Czyli po prostu pierwszy połowie roku i drugi. Przestańcie Państwo na wykresach, na harmonogramach, kiedy będzie to odbierali stare wewnętrzne, sprzedaż, wiedzy i tak dalej. To jest kolejna sprawa. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, bardzo często jesteśmy świadkami, jak firma Zakład Usług Komunalnych odbiera odpady, a im towarzyszy samochód City, jak tajemniczy karambas i tajny deszczowy. Oni robią zdjęcia, to jest marka film, żeby ktoś nie myślał, że gmina płaci za odbiór odpadów komunalnych w jednej firmie, a drugiej płaci za śledzenie. To są jakieś tam porachunki wewnętrzne na zasadzie konkurencji, których nie ma nic wspólnego, ale gdyby się Państwo widzieli, bo wiele miałem telefonu, z czego to wynika, no właśnie z tego, że próbują inaczej złapać, że to ale jak mówiłaś, jeszcze z tego popłacie, poprzez odwiedzenie. Kolejna sprawa, proszę Państwa, przy tym, tych wysypiskach, znaczy przy odbiorze odpadów. Proszę Państwa, jeżeli komuś nie mieści się pokój w jednym koszu, niech go sypie do dwóch. Ale proszę nie sypać tego do przydrożnych drogów, czy gdzie indziej, po tym sąsiadu. Proszę Państwa, przyjdą opady, potem wszyscy bolewają, że ich topi. Utopi, bo wszystko, co było do prowadzenia rogu, no to zostało zasypane po drodze. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby, żeby narażać na dodatkowe koszty, bo to macie wszystko w ramach tej stacji. Ja jeszcze raz mówię, to mocno musi być bez gminy. No chyba, że ktoś ma jakiś sklep, warsztat i wozi tego na tony do domu, to to wiadomo, że nie odbierze. Ale tutaj proszę o tym pamiętać, naprawdę jeszcze raz namawiam do tego, żeby nie zasypywać rogu, bo to jest waszych składek, z pieniędzy urzędu, czyli to jest nasze podatki. Odtwarzamy skutki ludzkiej głupoty. Typu jedni zasypali, a spółka woda to czyści. Żeby po prostu o tym pamiętać. I taka kolejna rzecz, proszę Państwa, zbliża się okres letni. Trawa jest zielona, za chwilę będzie sucha. W związku z tym mamy pasjonatów utylizacji w sposób niekoniecznie dozwolony. Proszę Państwa, po pierwsze to jest niekonieczne. Dokucza sąsiadom. A po trzecie może skończyć się tragedia. Tutaj może wędrówka to ma mniejsze znaczenie, ale proszę Państwa, są miejscowości, szczególnie przy Wiśle, gdzie jest to problem palący. Wjeżdżają do tego strażacy, to kosztuje i pieniądze urząd, bo ta akcja w sensie sprzętu, urządzenia, paliwo trzeba zapłacić, ale również bezpłatny czas ochotników druku strażaków. O wypalaniu traw. O wypalaniu traw. W związku z tym prośba, żeby po prostu trawę wykaszać, a nie stawiać sami sobie, a efekt jest taki, że podjęcie się odpada. Może się skończyć się tragedią, macie przykład województwa mazowieckiego, gdzie osoba znajdująca się w rejonie no, uległa spaleniu. Skończył się to tragedia. W związku z tym liczył nam właśnie na tego typu działania. Kolejna sprawa, chciałbym również Państwa prosić o to, mamy tutaj na terenie naszej gminy, szczególnie w trzech sołectwach, to jest Wilowice, Frydek i Góra, sporo mieszkańców, którzy u nas się wybudowali, w naszej gminie, zamieszkali, tylko zapomnieli o jednym szczególe, żeby się zameldować. Proszę Państwa, jeżeli ktoś u nas mieszka, nie trafia do naszej gminy, trafia do miejscowości Tychy, Katowice, Czerwice, gdzie budą tego zameldować. Proszę Państwa, za te pieniądze możemy coś zrobić. W związku z tym taka prośba, jeżeli ktoś się wybudował, mieszka, niech wykona jeszcze tą ostatnią czynność, gdzie się zameldować. W związku z tym taka serdeczna prośba, żeby o tym pamiętać. I proszę Państwa, ostatnia rzecz, będę Państwa pomóc, bodajże 6 września, następna data, w tym sołectwie odbędą się dożynki gminne. Dożynki gminne oczywiście przygotowuje wójt, a nie przygotowuje sam. Bez pomocy koła gospodyń wiejskich, Rady Sołeckiej, Klubu Sportowego na pewno tego nie jesteśmy w stanie zrobić. W związku z tym będę Państwa prosił o pomoc i jak zwykle liczę, że się nie zawiodę, bo na nią mogę liczyć. Proszę Państwa, tyle tytułem takiego wprowadzenia. Jeżeli Państwo mieli jakieś pytania, to po komisji, która ogłosi pewnie na jednym z trzech wyborów, w związku z tym będę złożył Państwa. Bardzo proszę przewodniczącego komisji edukacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów na sołtysa sołtysa. 48 głosów za, 3 przeciw. Mamy prezydent.
rok 2014 i dziękuję za ponowne zaufanie na następną kadencję 4 lata. Będę się starał po prostu, żeby było na tym samym poziomie albo lepiej wywiązywać się nałożonych na mnie obowiązków. Oczywiście z pomocą wszystkich tych instytucji i mieszkańców naszego Sosnowca. Dziękuję bardzo. Związane z miejscami przedszkolu, otworzyliśmy filię w Gilowicach. I tutaj problemu w tej chwili na terenie Gilowic się wybrka nie ma. Jest problem jeszcze w Miecie i w Górze. My zapewniamy, bo tak, ministerstwo narzuciło pewne standardy, w sensie, że po 2017 roku mamy zapewnić 1 stycznia wszystkim maluchom od 3 lat w górę miejsce przedszkolu. My w zasadzie mamy to zrobione praktycznie teraz, dlatego że już w 2014 roku tylko 6 dzieci dostało się do przedszkola, spełniające wymogi. Dzieci, a to z tego powodu, że odnieśli tak do sąsiedniej miejscowości, gdzie były miejsca. W związku z tym oczywiście nasza gmina się rozwija i tutaj trzeba powiedzieć, że przyrost, jeżeli chodzi o urodzenia, to jest stosunek 220 do 89 zgonów. W związku z tym mamy świadomość, że tych dzieci będzie więcej, trzeba reagować na bieżąco, czytaj, zapewnić miejsca w przedszkolu. Ja zakładam, że w 2017 roku, jeżeli przedszkol mam rozrywać, to może będą jakieś dotacje czy środki na rozbudowę czy stwarzanie tych miejsc pracy, ale dzisiaj o budowie nowego przedszkola na pewno mówić nie mogę, bo to tyle, które macie w przedszkolu. Sprawa związana z paleniem plastiku, który pan zgłaszał. Proszę państwa, nasza gmina poprzez dotacje dla mieszkańców spowodowała, że wymieniono około 1000 pieców. 1000 gospodarstw. Proszę państwa, wymienili osoby piece. Dalej mamy system, który pozwala, że ile plastików kto ma, to tyle odda i za to nic nie płaci. Ale też mamy ludzi zdolnych w cudzysłowie. Nawet pani Wójcie trzeba powiedzieć, że płaci mniejszą opłatę, jeżeli segreguje. Tak, właśnie, dziękuję pani przewodniczący. Jeżeli segreguje, nawet płaci korzystnie, to płaci mniej. Gdyby nie segregował, płaciłby 15 zł. Proszę państwa, mimo to mamy ludzi zdolnych w cudzysłowie, że ci ludzie zamiast sypać te plastiki do worka, który dostaje za darmo, no to utylizują w sposób taki, że sąsiadowie to wpierdzą. Proszę państwa, dalej piece są ekologiczne, po to, żeby nie można było spalać plastików czy jakichś innych śmieci. Proszę państwa, ale mamy ludzi zdolnych. I to nie tylko w naszej gminie. Ktoś mówi, że PETA, panie Krzysztofie. Proszę państwa, to jest tak, kwestia wydania zezwolenia. Dzisiaj wiele osób wnioskuje do nas o zezwolenia w różnych miejscach. Zgadza się. Dlaczego wójt wydał? No bo wnioskodawca chciał. Mówiliśmy, jaka tam jest droga. Każdy kupując działkę widział, jaka jest możliwość dojazdu. Proszę państwa, mam mieszkańców, którzy bardzo często przychodzą, mówią, panie wójcie, w Tychach miałem dojazd, w Tychach miałem lokalizację, w Tychach miałem wodę. Dobrze, ale pytam się, dlaczego pani kupił w Tychach działkę? No bo tam kosztuje 150 tysięcy. A ile pan dał na wygodę? No 30. Proszę państwa, na pewno jest to uciążliwość. Jeżeli są warunki, w sensie działka drogowa, to ta droga kiedyś będzie zrobiona, ale na pewno nie w roku pierwszym, drugim czy trzecim. Kolejna sprawa, też musimy wziąć pod uwagę, szanując tych, którzy się budują i tych, którzy lata mieszkają. Bardzo często jest tak, że ktoś mieszka 20 lat i czeka na zrobienie drogi i w końcu drogę zrobimy. Ktoś inny mówi, ja się wybudowałem, prowadziłem się i chcę mieć też drogę. To jest kwestia wyboru. Jeżeli ma się ograniczoną liczbę środków, po prostu kwestia wyboru, w sensie co robić lepiej. Mamy świadomość, że ustawiamy się, będzie ulica rozwojowa. Ale na ten czas dzisiaj nie ma środków w budżecie w roku 2015 ani w 16 zaplanowanych, w sensie, że jest kolejności roboty. Jeżeli chodzi o odbiór śmieci, bardzo pana przepraszam, ale na mojej posesji nie prowadzę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z tym proszę się nie przyjmować. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli tam nie szło dojechać, to spróbuję tak zrobić, żeby szło dojechać. Firma dojeżdżała, bo pan płaci. Ma prawo odbioru z miejsca, gdzie pan mieszka, a nie żeby wozić jakieś miejsce. Spróbuję to rozwiązać. Proszę o kontakt później, bo zebrałem.
zdaniu, o którą to posesję chodzi i spróbujcie jakoś wyjaśnić, jeszcze na tym jest problem, bo jeszcze raz powiem. W ramach systemu jest odbiór z miejsc. Jest też faktem, że bardzo często mamy ludzi, którzy dzierżają rolę na terenie naszej gminy. Jednak jest taki, że przyjeżdżają bardzo ciężkie sprzęty. Drogi, które są w jakiś sposób urządzone, są rozjeżdżane. Szczególnie w okresie takich wiosen, które się wyjeżdżają. To samo tutaj była mowa o tej drodze leśnej, o której pan Kratnik wspominał, że transport ciężko wywożony wewnątrz po tej drodze, szczególnie po tej roztopu, trudno wtedy to nie służy. Powiedz pan, na pewno skorzystamy z tego, żeby, dziękuję za odpowiedź, żeby nadleśnictwo również jak się tutaj dołożyło, a z drugiej strony dziękuję mieszkańcom, dlatego że ja kupuję materiał z funduszu budżetu gminy, a państwo w swoim zorganizowaniu robicie to, żeby na pewno tak urządzone funkcjonowało. Co do odwodnienia, chcę powiedzieć tak. Proszę państwa, parę lat temu słyszałem o tym, że była, że powiem, był wniosek prawie, żeby rów zasypać. Ten wykopany na okres powodu, wspólnie tu z inicjatywy pana Sołtysa, Sołtka, tu mieszkańców, że się na szybko otworzymy. Był zbudowany przepływ, dzisiaj mówicie, że ten rów nie do końca spełnia warunki, bo woda idzie nie w prawą stroną, w stronę lasu, tylko lewą stroną, bo tak to rozumiem. W związku z tym trzeba to wejść na miejscu, to jest dotyczy, ale myślę, że jest był potrzebny, mimo że wybudowanie w okresie powodzi prowizorycznie zrobiony. Jest to kwestia, co zrobić, żeby ta woda odrobiła prawidłowo, ale to trzeba zrobić wizję lokalną. To oczywiście skorzystamy z podpowiedzi mieszkańców, którzy tam mieszkają wtedy, kiedy to się tak dzieje. Ja bym cię przepraszał tam i na przykład ja na pewno nie głosowałem za tym, żeby ten ruch bronić ciepłanie Boże był zasypany. To jest bardzo dobra rzecz, bo ludzie nie wiedzą do dzisiaj, co to jest ruch. Ja nie jestem kształcony w budownictwie dróg albo coś takiego, ale kilka lat tam pracuję i ludzie do dzisiaj nie wiedzą, co to jest ruch. Gdzie tak likwidujemy dzisiaj. Bo jest pięknie, zielono, wysypane trawa poziomo, on spełnia warunki pewne tym sąsiadom, co mieszkają. Prowadzenie nosowców to nie jest tylko na terenach naszych przyrodowych dróg czy tłuczniowych, ale również na aspekcjach asfaltowych. No mamy ludzi, którzy przyjeżdżają z tak zwanego miasta, no i po prostu chcą tutaj po terenie zielonym, wiejskim, niezurbanizowanym pojeździć. No tutaj zgłaszaliśmy to kilkakrotnie policji, były jakieś tam działania, coś to się uspokoiło, ale zaczyna się wiosna i to nie jest tylko kwestia jazdy po tych drogach tłumiczny, czy tłumiczny, ale również po walach przeciwpowodziowych. No jest to kłopota i okazuje się, że mamy też informację, że to ludzie, po których woda mogłaby się spodziewać odrobinę większej mądrości i są to nasi mieszkańcy. To jest następna rzecz, która jest problemem. W związku z tym na pewno przy pomocy policji będziemy próbowali reagować, ale jeszcze raz podkreślam, są to ludzie, którzy byście się zdziwili, że mają tego typu pomysły. I byście byli zaskoczeni, że to są aż pomysły. Sprawa wirusa i opłaty. Proszę państwa, przynależność do wirusa to jest sprawa dobrowolna. Członkowie wirusa wybierają zarząd, wybierają, określają statut, określają zasady funkcjonowania. To osoby, które tam są, decydują o tym, czy jest składka, czy nie. Wójt do tego nie wzywa. To jest wewnętrzna sprawa stowarzyszenia, w którym państwo przystąpiliście i tam musicie to wyjaśniać. Ja takie rzeczy nie kieruję, w związku z tym pozwolę bardzo skończyć. W związku z tym takie same zasady są w wszystkich grupach sportowych, w stowarzyszeniach sportowych, że sami sobie określacie, czy płacicie, czy nie płacicie. I proszę to na forum zebrania załatwić, bo jak zawsze macie zebranie sprawozdawcze wyborcze i tam to proszę wyjaśnić, bo takie rzeczy nie wiemy. To jest konieczna sprawa stowarzyszenia czy grupy sportowych. No nie zachęcam się do tego, bo budynek jest własnością gminy. Tak. Właścicielem jest gmina, tak? Proszę państwa, jest to dzierżawy, musi słuchać też chyba dzierżawcy, bo wie pan co, nie stać na 60 zł dać temu dziecku, ale żeby od dzieci brać członkostwo, to jest pina. Moim zdaniem to jest pina. Naciskają na sport, naciskają na dzieci, żeby dzieciom dawać kartki, żeby oni płacali na to, żeby być członkiem Gilusa. To pina, moim zdaniem. Dobrze, proszę państwa, jeszcze raz podkreślam, że musicie zostawić się na sprawozdawczo wyborcze, czy sprawozdawcze wyborcze, czy rozsie. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że dzisiaj jest to, proszę państwa, nie na to zastanowiło ustawiło się. Jeszcze jedna rzecz, na samym dostępie do obiektu sportowych, krytyczny dla wszystkich.
Pan, czy też w temacie sali sądowej? Mówi na tym przedtem. Proszę o rozdanie kart. Panią Węglową, mimo że kompanie węglowe są zawirowania, to projekt będzie realizowany. Przedłużono umowę, którą podpisano, o rok czasu, czyli do 30 marca 2016 roku. W tym okresie mają zawierać cztery elementy. Pierwsze, zawarte warunki porozumienia w temacie dostaw węgla z kopalni Gwiazdy Ziemowej, czyli z kopalni węglowej do elektrowni. Zasady odbioru energii elektrycznej z elektrowni do kopalni węglowej. Trzecia rzecz, to jest decyzja środowiskowa wydana przez... Decyzja środowiskowa wydana przez wójta, a robi się w tej chwili nowy, uzupełnia raport środowiskowy. I czwarta rzecz, to jest decyzja lokalizacyjna celu publicznego, czyli to są te takie warunki za wódka na WZ-ka, ale do obiektu przemysłowego. Na to sobie dali rok czasu. Firma Lemitol uzupełnia raport środowiskowy, który ma być uzupełniony o elementy, które wskazało SKO. No i zakładamy, że ci przejęci naszym zdrowiem, czyli Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia, no, mając zrealizowane punkty, które wskazali, nie będzie miało podstaw do tego, żeby kolejny raz kwestionować tutaj naszą decyzję środowiskową. Zwłaszcza, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zaopiniował raport pozytywnie. Proszę Państwa, taka paradoksalna sytuacja. Jak się robi coś w Oświęcimiu, to tutaj nikt o nas się nie troszczy, nie pyta. Jak się robi coś na Woli, no to ten temat jest realizowany. Po stronie kompanii 80, znaczy pozostała udział w postaci 5 miliarda euro, czyli kosztów budowy, pokrywa inwestor japoński czy firma Mitsui. W związku z tym ta kompania węglowa jest całkiem komfortowa sytuacja, zwłaszcza, że kompania węglowa tą inwestycją, czy przypięciem się do tej inwestycji, tak naprawdę pokrywa połowę zbytu z, zabezpieczenie połowę zbytu z kopalni Gwiazdy Ziemi. W związku z tym dla nich jest to rzecz ważna i na pewno sprawie przyspieszą po utworzeniu nowej kompanii węglowej, która ma zacząć funkcjonować w sytuacji. Ale jeszcze raz mówię, sprawie projektowe, środowiskowe, że na nie biegną tutaj to ludzie. Tam było takie nieporozumienie, bo z tego czasu rzecznik prasowy kompanii węglowej nieopatrznie gdzieś się wypowiedział, że projekt został w ogóle zarzucony i nic z niego nie będzie. Nie wiem, czy tak dokładnie powiedział, czy tak to poszło w mediach. Dzisiaj muszę powiedzieć, że dwa tygodnie temu podpisałem taką umowę i to jest realizowane. Więc co to? Czy to były do czytania? Ale jeszcze razem z projektem uchwały. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o drogę ekspresową S1, proszę Państwa, firma na koszt kompanii Silesia wykonała studium środowiskowo-ekonomiczno-drogowe, techniczne, czyli tą dokumentację na ten odcinek 6 km. W ramach tego wariantu hybrydowego. Został ten dokument, w sensie ta dokumentacja przyjęta, została zatwierdzona przez komitet, to jest Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych tu w Katowicach. Kolejnym etapem będzie ocena przez Komitet Oceny Projektów Inwestycyjnych, tak zwane KOPI, ale to będzie w Warszawie w Generalnej Dyrekcji. I tam ma być to zatwierdzone, w sensie no, zaakceptowane co do rozwiązań technicznych i co do przebiegu. Proszę Państwa, wiemy, że jakichś większych protestów ze strony ekologów tym razem nie ma. Ten wariant hybrydowy, który przechodzi za osiedlem W2 ponad 550 metrów od osiedla, dalej daje nam węzeł, bo jest w okolicach stacji benzynowej, będzie węzeł, gdzie jest możliwość zjazdu w kierunku na Bielsko i na Katowice. I dalej przechodzi w kierunku na Babudy, w okolicach ulicy Starorzecznej, tak zwanej Żabuchy, w kierunku do Brzeszcz. I tam łączy się w okolicach Królowiska. Proszę Państwa, inwestycja jest wpisana na liście rezerwowej w ramach projektu na lata 2014-2020. Z pierwszych przetargów na lata 2014-2020 z listy podstawowej są oszczędności, które gwarantują zrealizowanie tego zadania z oszczędności. W związku z tym idzie w tym kierunku, że raczej pieniądze na to się znajdą. W tej chwili biegną sprawy projektowe i myślę, że ta droga też będzie miała swój finał. To jest ważne dla nas z wielu powodów. Po pierwsze, żeby zapadła decyzja środowiskowa, która będzie prawomocna. Druga rzecz, żeby podjęto decyzję o wyborze wariantu w sposób ostateczny. I trzecia, najważniejsza dla nas wszystkich, żeby przestano nas wreszcie straszyć.
czy przy kościele, czy za kościołem, czy nad wieżą, czy nad cmentarzem, czy może jeszcze gdzieś indziej w okolicach Pszczyny. Jeżeli będzie decyzja środowiskowa, to nawet gdyby czas budowy się przesunął, to ten pałek będzie zaklęty. Ja myślę, że jeżeli wypracowaliśmy kompromis, który godzi środowiska samorządowe, środowiska górnicze i myślę, że nie budzi większych problemów czy emocji społecznych, to myślę, że trzeba byłoby to zbanować. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, w mediach pokazały się takie informacje typu, że Oświęcim jest za jakąś drogą, budowę drogi ekspresowej i tak dalej. Proszę Państwa, to są wydarzenia medialne, które bym radził nie traktować zbyt poważnie, z tego względu, że Oświęcim różnie mówił i tutaj doskonale pamiętam, jak swego czasu, kiedyśmy walczyli o to, żeby droga szła przez Małopolskę, to miasto Oświęcim było za nami. Żeby iść przez Małopolskę, bo Oświęcimia to jest szansa na rozwój, żeby nie było to zakłopotanie. Proszę Państwa, nagle w pewnym czasie ktoś tam dostał jakieś, nie wiem, czy polecenia po linii na bazie, czy po linii partyjnej, czy jakiejś innej politycznej. No i nagle pan pełniący polski prezydenta mówi, że on nie mówi w trójwariant, on jest za drogą. A może być też. Ja takie rzeczy pamiętam. W związku z tym dzisiaj uświadomimy sobie to, że jeżeli nie ma pieniędzy na drogę na jancie hybrydowej, są kłopoty, żeby je znaleźć, czytaj trzeba wziąć rezerwy, czy z oszczędności, to na pewno nie będzie pieniędzy na budowę obwodnicy dla Oświęcimia, która przy naszym wariancie ma 9 km. Gdyby szła przez Brzeszcze, czy w wariancie C, obwodnica ma 2,5 do 3 km. W związku z tym łatwiej ją wybudować. Kolejna rzecz, bracia starsi wierzę, no dalej protestują, że w rejonie obozu nie może być nic. Czytaj, jak byłem na takim spotkaniu, nie kultywacyjnym, ale roboczym w Katowicach, w Krakowie, to wtedy przedstawicieli UNESCO powiedzieli tak, dowodami, które pozwoliły na skazanie komendanta obozu w Oświęcimiu, był obóz i księgi obozowe. W związku z tym nic nie wolno zmieniać, nic nie wolno ruszyć. To się fajnie mówi, jak się mieszka w Izraelu. Ale tam żyją ludzie, tam mieszkają ludzie, tam dojeżdżają do pracy. Dalej, no Bogu ducha winni ludzie z Oświęcimia, nie z Oświęcimia, z Oświęcimia też, ale ci, co pokonują drogę 44 z Tychów do Oświęcimia. Proszę Państwa, to jest dla mnie. Ale jeżeli droga przyjaźniona, proszę Państwa, widząc jakie są trudności z pozyskaniem pieniędzy na budowę drogi, już widzę, jak to znajdzie pieniądze na budowę obwodnicy. I teraz chyba ktoś się obudził, że ten Oświęcim zostanie w takim miejscu, jakim był do tej pory. I według mnie stąd ta inicjatywa typu jesteśmy za i tak dalej. Ja myślę, że tutaj na dole musimy działać w oparciu o fakty, w oparciu o realia i raczej nie wiem, podpisywać się pod jakąś kamerą, czy mieć wazie na szkło, tylko liczą się fakty. Uważamy, że mamy ludzi, którzy za tym chodzą, mamy, że jak powiem, podejście pozytywne tutaj w generalnej dyrekcji. To samo jest w dyrekcji generalnej w Warszawie. Ja myślę, że ten temat się wreszcie zakończy tym, że przestanie się nastraszyć, które to ma pójść, czy tak budową drogi i konkretną decyzją, która będzie decyzją dla pomocy. Innej możliwości nie ma, dlatego że wszyscy mamy tego nie dość. No, wiele osób kupiło działki, buduje w trakcie, mają wzięte kredyty. No i był taki czas, że wiele osób po prostu trzymało budowę, bo nie wiadomo, co dalej zrobić, dlatego że jeżeli coś jest rozpoczęte, tego już nikt nie kupi. Dalej ktoś poniósł koszty, nigdy nie zwróci się tego, co zostało dołożone. Dzisiaj mamy taki wariant, który może idealnie nie jest, ale z tych, które są przedstawione do tej pory, jest najbardziej korzystny. Dziękuję. Wybór 49. Jeden głos był nieważny, czyli 48 ważnych. Pani Ewa Goryczka otrzymała 47 głosów, pan Ludwik Lisek 45, pani Bożena Zabłocka 46, pan Jan Dobry 44, pan Eugeniusz Czubaj 48, pan Janusz Musiał 44, pan Janusz Mandla 48, pan Andrzej Klęczar 45, pan Piotr Wojtala 45, pan Andrzej Grabowski 45, pan Andrzej Pomrały 47, pani Jolanta Krasny 46, pan Zenon Kupiszewski 46, pan Roman Dejcz 36, pan Piotr Sajon 43. Dziękuję bardzo. Proszę o uchwałę. Są 9 stopni, natomiast akurat uczniowskie kluby sportowe mają tylko ten taki bonus, powiedziałabym, że rejestrują się u starosty. Ale to jest o
panu powiedzieć, że składki, które naturalnie członkowie takiego stowarzyszenia płacą, sami się opodatkowują, tacy wariaci, pan społeczny, one są nie po to, żeby opłacić salę. One są po to, żeby założyć konto, bo to wszystko musi działać, prawda? Żeby opłacić na przykład wpisowe na zawody, tak? Żeby zawieźć te dzieci. Tak się czasem wydaje ludziom, że się samo skądś bierze, ale skąd? To nie jest szkolny grup sportowy, który działa przy szkole, prawda? Gdzie nauczyciel wody prowadzi popołudnie zajęcia. To jest uczniowski grup sportowy, jako stowarzyszenie działające zupełnie odrębnie. I ja mam takie doświadczenie, ponieważ zakładałam UKS u siebie też. I to jest takie trochę bolesne właśnie, że te osoby, które zakładają, chcą coś więcej zrobić, napotykają potem taki opór, bo z jednej strony chętnie dzieci wykorzystały, zupełnie dodatkowej oferty, ale z drugiej strony absolutnie nie chcą się ludzie utożsamić z tym, że te 6 zł na przykład, bo u nas to jest 12 zł na rok składka. Jest 60. No u nas akurat. Ja mówię takie mniejsze drogi, bo tu jest wiek, wie pan, tu jest 60, dlatego, że to są poważne zawody, to są częste wyjazdy, to jest już ligowe często, prawda? I to stąd się po prostu bierze. Więc proszę to zrozumieć, księgowa musi to wszystko rozpracować. Bardzo często też pracują społecznie, ale to proszę to zrozumieć. Ja bardzo to proszę, dlatego, że to jest niezwykle ważna właśnie sprawa. Bardzo dobrze rozumiem. Jeśli ktoś jeszcze do stowarzyszenia należy z Państwa, to wie, o czym mówimy, prawda? To wie, o czym mówimy. One mogą być, ale nie muszą być, tak? Jeżeli się znajdą aktywni ludzie, którzy chcą to robić, to po prostu robią. Myśmy przypracowali projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dostaliśmy dużo pieniędzy w naszym UKS-ie na naukę jazdy na nartach. Objęliśmy nie tylko dzieci z naszej szkoły, objęliśmy gminę. Bo uważaliśmy, że to warto zrobić. Ale był też olbrzymi problem ze zrozumieniem. Te dzieci jeździły za darmo, nie były dowożone, były wyposażone w sprzęt, dostały instruktora. Wszystko było zorganizowane za pieniążki, pozyskane przez tych troszeczkę szalonych ludzi, którzy swój czas i swoje składki, proszę pana, poświęcili, żeby to w ogóle zorganizować. Bo gdyby nie było takiego stowarzyszenia, tego UKS-u, to te pieniądze nie mogłyby tutaj przyjść. Nikt inny nie może o nie występować, tak? Tylko stowarzyszenia właśnie. Więc tutaj, no, tak trochę refleksji na ten temat, bo to jest bardzo ważne, uważam, zagadnienie. Absolutnie z tych składek, z tego przynajmniej, co ja wiem, no nie jest opłacana sama, bo sama służy. Tutaj nieraz pan wójcie złości też na to, jeżeli sale, które są na terenie gminy, stoją zamknięte, prawda, na kluczy puste. Raczej nie stoją. Tam się ciągle świeci światło, tam ciągle przychodzą kluby, tam ciągle są zajęcia sportowe i ludzie prywatnie też próbują te wynajmować sobie tę salę, ale jeżeli chodzi o uczniowskie kluby sportowe, one działają na bardzo preferencyjnych warunkach i za to raczej nie. A pan tak za dobry, panie, prawda? Czy sala jest? No nie wiem, tak powiem. Generalnie pieniądze nie idą na pewno na salę. Idą na te inne organizacyjne sprawy, które jak sobie uświadomimy, to są niezwykle potrzebne. I teraz, proszę państwa, ja szybciutko bym chciała odnieść się do spraw na drogach powiatowych. Ja się cieszę, proszę państwa, myślę, że każdy z nas powinien się cieszyć z każdego metra, kilometra drogi, chodnika zrobionego na terenie całej gminy. Ja mam tą perspektywę. I bardzo się cieszę, że w tym roku budżetowym będzie bardzo duża inwestycja, największa na terenie powiatu pszczyńskiego, za ponad 4 miliony złotych i będzie zrobiona bardzo duży kawał drogi z kilometr do dworu. Kolejna rzecz, którą chcielibyśmy niezwykle i mamy bardzo wysoko jako priorytet postawiony, to jest oczywiście droga Milowice Góra, bo przecież wszyscy mamy jej powyżej burzy, tego się nie da już wytrzymać, te samochody naprawdę tamtędy za chwilę przez no nie da się jeździć. Tam się boję, że po śmieci za chwilę nie dojedzie, tam no ja doskonale to wiem. Projekt jest zrobiony, natomiast o zarządzie powiatu, o powiatowym zarządzie dróg, że niestety pieniądze, które są na program rozwoju tak operacyjnego województwa śląskiego, niestety nie przewidują dofinansowania tych dróg powiatowych. Jutro jest sesja w powiecie i my chcemy oprotestować takie rozdysponowanie tych pieniędzy. Uważamy, że z tych pieniędzy, z tej perspektywy na lata 2014, 2020 czy też 15-20 powinny te pieniądze również na te działania jeszcze być, bo one są bardzo potrzebne. Z tych pieniędzy bardzo dużo dróg zrobiono do tej pory i gdyby tych pieniędzy nie było, to rzeczywiście trudno będzie realizować te zadania na tyle szybko, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Jeżeli chodzi o chodnik przy Miodowej, tam ten kawałeczek, mamy troszeczkę zrobiony, ale jednak był zrobiony. I
wskazanie tych najbardziej newralgicznych ważnych miejsc. Wniosek Państwa o chodnik przy ulicy Miodowej ja zapisuję.